tego spotkania. Błąd Matuły, a potem machaj do Flavio Paixão, który uprzedził czapę Chorwata. Portugalczyk cieszył się z jednego gola. Niebawem miał już na koncie dwie bramki, bo wykorzystał prostopadłe podanie Hetleya. A trzeciego gola w tym spotkaniu po takiej oto akcji, zagraniu Danielewicza, a potem Machaja, strzelił Robert Pich. I tu już. Robert Pich czekał na te swoje bramki. Doskonale zaczął sezon, a teraz była już przygotowana zmiana i cieszy się Tadeusz Pawłowski. Przebija też piątki z Krzysztofem Ostrowskim, który miał po tej akcji, gdy ona się zakończy, zmienić Słowaka, ale Słowak chciał zejść z orkiestrą, a nie tak po prostu po cichutku. Był mało widoczny przez ostatnie minuty, ale teraz wykończył doskonałą akcję swojego zespołu. Przyspieszająca akcja Mila, widzi, że niewiele z tego może wyniknąć, zwalnia ją. Doskonałe zachowanie Danielewicza w taki niby prosty sposób. Zagrywa pomiędzy zawodnikami w trójkącie. Zobaczmy, sam daje opcję ruchem gdzieś tam na zagranie, ściąga uwagę przeciwników swoim ruchem, a piłka poszła do nieobstawionego Picha. No nie wiedział też Chorwat za bardzo, czy tam wyskoczy do tej piłki wcześniej Flavio Paixão. Tak bezpiecznie, tak do nogi, nie przyspieszając szczególnie. Jeszcze nie koniec, jeszcze jest jedna szansa. No co też sobie wymyślił w tej sytuacji? Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Też chciał. Bardziej pamiętamy szarże, ale zaliczyć gola. Nie widzieliśmy dzisiaj aż tak aktywnej gry choćby Pawłosińskiego czy Sebastiana Mili, co wspomniałeś. Ale właśnie dlatego, bo oni grają się bardzo zespołowo i pewnie do nogi, nie ryzykując dużo strat, choćby jakimiś szarżami, indywidualnymi akcjami. To pozostaje niewidoczne, ale daje możliwość rozgrywania akcji, kończenia akcji innym zawodnikom. Tak bym podkreślił, co tu tak dużo mówić, dobrą grę Sebastiana Mili i choćby Pawłosińskiego jak poprzednio. W tygodniach o marketingu w polskich klubach, ten marketing Śląska, filmy nagrywane przez...